dziewczyny, oto bagażnik, patrzcie, otwiera się. No i tu taka anegdota mi się przypomniała. Jak się przeprowadziłem do Warszawy, kolega mi powiedział, Marcela, ty się przygotuj, bo tu dużo koksu jest w Warszawie. No to się przygotowałam, proszę, i kupiłam sobie taką łopatę. No ale nie chodziło o szpadel. No i dalej nie wiem, o co chodziło koledze. Warszawa jest pełna tajemnic. Kuba, czy mógłbyś zdradzić kulisy swojego odejścia z serialu Komisarz Alex? No musiałem odejść, bo grając jednocześnie w Czasie Honoru, powstawała swego rodzaju kwaśna atmosfera. Aha. Bo z jednej strony partyzant Zaka, który walczy z Niemcami, a z drugiej strony zażyła przyjaźń z owczarkiem niemieckim. No tak. Musiałem. Niemiec to Niemiec, Szwab to Szwab, nawet jak pies. Powiem wam, że naprawdę jestem zniesmaczony, zbulwersowany. Ten pokaz Maćka w kościele, naprawdę, kto mu to podpowiedział? No, ludzie to wilki. Okropne. Ale jak to kto? Przecież to my... My żeśmy mu podpowiedzieli. Prawie powiedziałem, że my żeśmy mu podpowiedzieli. Ania, co dzisiaj jadłaś? Hmm? Co dzisiaj jadłaś? A, co jadłam? Na śniadanie jajecznica z dwóch jaj przepiórczych, strasznie mnie wzdęło po nich. Potem poprawiłam na obiad marchewką, nieotłuszczona, także nie oszczędzałam się. A, mogę sobie pozwolić. No i teraz trochę rzeczywiście poniosła mnie fantazja, ale złapał mnie głód. Cztery tiktaki. No piątego chyba jeszcze zjem za chwilę, bo już coś mnie zsie. O, a państwo jesteście od Kuby, tak? Odzięcia. Policjanci, tak? Policjanci. Z zespołu, tak, Kuby? Z komendy. Policjanci. No, zobacz, koledzy z zespołu Kuby. Fajnie. Policjanci jesteśmy. Miło. Policjanci na scenę! Już!